zacznij. Siemano wam wszystkim, tutaj Popław w kolejnym materiale. W tym materiale znowu długo mnie nie było, ale tym razem to problemy przez kamerkę, przez program do kamerki, ponieważ stwierdził ostatnio, że zablokuje mi możliwość nagrywania wideo i mogłem nagrywać tylko audio. Materiał audio mam nagrany, tylko potrzebuję go wrzucić. Tam są co prawda już nieaktualne informacje. Znaczy nie wszystkie są aktualne, ale jedna jest aktualna. I jak wrzucę ten materiał, tamten materiał, to po prostu zatytułuję go tak, że skupicie się tylko na tamtym materiale, na tamtej informacji. A co ja wam chciałem powiedzieć? Stworzyłem dzisiaj mema, mój pierwszy mem. Stworzyłem mema Zati Volta. Także myślę, że oprócz bycia youtuberem, tak jak powiedział mój serdeczny przyjaciel Emil, youtuber powinien się rozwijać nie tylko w kierunku YouTube'a, powinien też działać na innych frontach. Na początku były to koszulki ze sklepu kapselmeissner.pl, znaczy kapsel.pl. Meissner to oczywiście pozdrawiam naszego prezesa kapselowego, ale tak jak powiedział mój przyjaciel kiedyś, youtuber powinien się rozwijać tak jak Mamiko i Gibson i DJ Remo i tam jeszcze paru innych youtuberów stworzyło hit Boomsai Tua, który ma ponad 5 milionów chyba teraz wyświetleń. To ja jestem z tego dumny, ponieważ to pokazuje, że my youtuberzy nie tylko trzymamy się YouTube'a, rozwijamy się też na innych, że tak powiem, scenach, tak jak na przykład Brunejka czy Soushibo, gdzie oni oprócz YouTube'a, znaczy oprócz YouTube'a, no Brunejka na razie zatrzymała się na Twitchu i działa na Twitchu, ale udziela się też na YouTubie. I to powinien, to powinno cechować prawdziwego youtubera, żeby działać na różnych frontach, a na tym, że tak powiem, głównym nurcie, na tym głównym froncie na YouTubie, skoro takim go uważa, powinien pokazywać to, co robi oprócz YouTuba. Dlatego cieszę się, że klip Bonsai Tua ma już, tak jak powiedziałem, ponad 5 milionów wyświetleń. Jest to znak, że youtuber, znaczy, że osoba, która zajmuje się YouTube'em, niekoniecznie muzyką, może stworzyć coś zajebistego, coś fenomenalnego, coś, co będzie inspiracją dla innych, tak jak dla mnie był właśnie klip Boomsai Tua, że zamierzam właśnie oprócz YouTube'a działać też na, starać się działać też na innych frontach. Nie wiem jeszcze na jakich, ale jak już ogarnę sobie jakiś dobry aparat, to zamierzam oprócz tego miejsca, z którego nagrywam te swoje materiały, tworzyć materiały wideo z podwórka. Z miejsc, gdzie jeżdżę wózkiem czy samochodem, żebyście ludzie widzieli, co ja robię, i to też jest inna forma działania na YouTubie, ponieważ no, nie każdy YouTuber działa tylko robi materiały tylko w domu, a ja takie robię, bo jestem niepełnosprawny i to będzie, że tak powiem, mój, że tak powiem, kluczyk do zaczęcia do robienia czegoś innego, jakichś innych materiałów, bo będę je robił na dworzu, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będę miał już sprzęt,
No cóż, a jutro mam zajęcia, więc pewnie jutro znowu materiału nie będzie. Ale postaram się, żeby coś było w czwartek, aczkolwiek nie wiem, bo tam mam pewną sprawę do załatwienia. A potem jadę na rehabilitację. Więc może po południu. A to się jeszcze zobaczy, więc. No i w czwartek czeka mnie premiera. Premiera Kobry Oddziału Specjalnego, nowego odcinka na RTL, na RTL, na niemiecki kanał. Ale jak już tu siedzę, przepraszam, że ja to wam powiem, co będę robił w sobotę, to miałem powiedzieć w tym materiale, to mówiłem w tym materiale wideo, znaczy audio, ale skoro robię materiał audio wideo, to mogę wam powiedzieć. W sobotę będę brał udział w pewnym projekcie fotograficznym. Będą mnie fotografować, także będę nie statystą, tylko manekinem takim jakby do zdjęć. Żywym manekinem do zdjęć. Nie wiem dokładnie gdzie, o której, kiedy. Znaczy wiem, że w sobotę, wiem, że przyjdą po mnie o 17:30, ale nie wiem gdzie, nie wiem ile tych zdjęć, nie wiem jakiej jakości wyjdą te zdjęcia. To wam wszystko powiem lub może pokażę na materiale, jak uda mi się jakiś zrobić z tej okazji. No i cóż, to by było chyba na wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.